Wow, hmm, Taki komentarz. Hmm. W sumie nie wiem, chyba chyba szanuję chyba szanuję za to, że jeszcze ktoś w to wierzy. Um, bo moje doświadczenia i doświadczenia ludzi, z którymi rozmawiam, um, są wręcz przeciwne, to znaczy, o ile nie prowadzisz własnej firmy i pracujesz na siebie, no to wiadomo, że tu masz dosyć przyłoże, przełożenie proste na to, ile pracujesz i ile zarabiasz. Natomiast jeśli pracujesz u kogoś. Może czasami oprócz małych zakładów pracy, e, takich, gdzie wiesz, twój szef ciebie widzi, widzi twoją pracę, to generalnie działa wręcz przeciwnie. To znaczy, notorycznym zjawiskiem jest to, że na przykład e, ludzie się zwalniają albo są zwalniani, nie zatrudnia się na ich miejsce nikogo innego, e, te obowiązki rozdziela się po innych, mm, i nie podnosi się im pensji. Czyli pracują więcej, Zarabiają mniej, dochodzi inflacja, to już w ogóle jest tragedia i tak naprawdę, tak jakby, nie wiem, pracodawcy myśleli, pracodawcy to nie jest określenie, które ja jakoś szczególnie lubię, nie wiem, co oni dają, ale no, raczej kupują naszą pracę, okej. Okay. Um, I wiecie, właściwie oni liczą na to, że my będziemy z gruntu i z natury, nie wiem, zażynać się dla nich, tak, żeby całe swoje życie... Nie wiem, spędzać energią w pracy, jakbyśmy nie potrzebowali jeszcze trochę pożyć po pracy. I być gik jakoś tam w ogóle zawsze się jeszcze trochę upnie, nie? Upnie i słuchajcie, ale to widać nie tylko, wiecie, tam, na to się skarżą nie tylko osoby pracujące w Kauflandach, na to skarżą się osoby pracujące po urzędach państwowych, na to skarżą się osoby pracujące w DPS-ach, w ochronie zdrowia, to co się działo przy okazji pandemii. I co się jeszcze pewnie będzie działo, to, to był horror, i to nie dlatego, że oni się przyzwyczyli do tego, żeby leżeć, wiecie, pff, em, na leżaczku nic nie robić, i nagle muszą coś, e, coś robić w pracy. Nie, to było tak, że oni już byli przepracowani, e, doszły im nowe wyzwania, no bo obowiązki, horror, który się tam dział, no i co zrobisz? Wiesz, wiecie, to jest takie przekładanie odpowiedzialności, to się non-stop robi na, na pracowników za złą organizację, a to przecież nie pracownicy sami organizują pracę, to znaczy, no ty weźmiesz L4, nie przyjdziesz, to twoje koleżanki i koledzy będą robić jeszcze więcej, jeszcze bardziej się zaczyna, zaczynać, bo ciebie nie ma, no czy ty jesteś takim człowiekiem?